Serdecznie witam na tej ceremonii nadania odznaczeń państwowych i poproszę o prowadzenie przedstawicieli z Urzędu Wojewódzkiego. Szanowni Państwo, dostojni goście, mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, nadał ordery odrodzenia Polski osobom zasłużonym dla Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokona podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan minister Wojciech Kolarski. Zapraszam pana ministra, a państwa uprzejmie proszę o powstanie. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczeni zostali za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za niesienie posługi duszpasterskiej, krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie ksiądz Józef Kurzeja, twórca i budowniczy kościoła w Mistrzejowicach, zaangażowany w działania antykomunistyczne. Order odbierze siostra, pani Józefa Kurzeja. Bardzo proszę. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został pan Stanisław Zając, członek konfraterii robotniczej w Mistrzejowicach, kolporter prasy i wydawnictw niezależnych. Serdecznie zapraszam. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oznaczeni zostali pan Zbigniew Bielawski, członek Mistrzejowickiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Zespołu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka. Bardzo prosimy. Pani Halina Smagowicz, członek Podziemnych Władz Solidarności, współpracowniczka Ośrodka Mistrzejowickiego. Bardzo prosimy. Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie ksiądz Mikołaj Kuczkowski, proboszcz Mistrzejowickiej parafii w latach 80., uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka. Order odbiera przedstawiciel rodziny, pani Agnieszka Życzkowska. Bardzo proszę. Dla mnie wielki zaszczyt, osobista radość, że mogę być dzisiaj tutaj z Państwem w Mistrzejowicach i mogę w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy przekazać odznaczenia państwowe. Odznaczenia państwowe, które są wyrazem szacunku i hołdu, który Rzeczpospolita składa Państwu. Panu Zbigniewowi Bielawskiemu, pani Halinie Smagowicz, panu Stanisławowi Zającowi, nieżyjącym kapłanom, księdzu Mikołajowi Kuczkowskiemu i księdzu Józefowi Kurzei.
to hołd złożony tym konkretnym osobom, dzięki którym dzisiaj w tej świątyni śpiewaliśmy Boże Wrodź Polskę, śpiewaliśmy dziękując Panu Bogu za wolną ojczyznę, prosząc, żeby ją błogosławił. A przez wiele lat w tym kościele na mszach za ojczyznę wybrzmiewały słowa prośby o wolną Polskę. A więc dzisiaj wolna Polska, suwerenna Rzeczpospolita składa hołd swoim bohaterom, dzięki którym jest znowu wolna. Ale też to dzisiejsze wydarzenie jest nie tylko wyrazem wdzięczności dla państwa, konkretnych osób, żyjących i tych, którzy już odeszli, za cnoty, za odwagę, za cechy charakteru, za niezłomność, za siłę, za wiarę. Dzisiejsze wydarzenie jest też wydarzeniem o charakterze państwowym, tym samym wspólnotowym. To dzisiejsze wydarzenie jest wyrazem obecności państwa polskiego tutaj. Państwa polskiego, które dzisiaj jest wolne, a które właśnie dzięki temu fenomenowi mistrzejowic tutaj ma swoje korzenie. Tym samym dzisiejsza uroczystość jest w sposób symboliczny pokazaniem, że historia tego miejsca, państwa wspólnoty, którą państwo dzisiaj tworzycie i którą tworzą kolejne pokolenia mieszkańców, członków parafii mistrzejowickiej, mieszkańców Nowej Huty i Krakowa, to część wielkiej historii Polski, wielkiej historii polskiej wolności. Dzięki państwu mistrzejowice stały się miejscem, to jest częścią polskiej historii, współczesnej polskiej historii. I za to w imieniu Pana Prezydenta chciałem Państwu serdecznie podziękować. Właśnie za to, że Państwo stworzyliście tutaj wolną Polskę, kiedy jeszcze wolnej Polski nie było. Za to, że Państwo pokazaliście, jak budować wspólnotę oddolnie, dzięki obywatelskiej, spontanicznej aktywności, w momencie, kiedy jeszcze nie mówiło się o społeczeństwie obywatelskim. Jestem tutaj po to, żeby wyrazić wdzięczność dla niezłomnych, dzielnych kapłanów, którzy sprawili, że ta wspólnota mogła się zjednoczyć w tym miejscu, wokół parafialnego kościoła. Raz jeszcze serdecznie gratuluję odznaczonym. Składam wyrazy szacunku rodzinom kapłanów. I bardzo dziękuję za to, że mogłem być dzisiaj razem z Państwem. Ekscelencjo, panie ministrze. Przypadł mi w udziale w imieniu Stowarzyszenia Artystów FABS ogromny zaszczyt podziękowania za to wspaniałe, a przede wszystkim zasłużone wyróżnienie sługi Bożego księdza Józefa Kurzei, budowniczego parafii mistrzejowickiej w Nowej Hucie, niezłomnego kapłana i być może najbardziej represjowanego księdza w PRL w latach 70. ubiegłego wieku. Systematycznie prześladowany przez reżim komunistyczny, zmarł w wieku 39 lat. Jego życie, praca i przedwczesna śmierć są świadectwem doniosłej roli, jaką kapłani Kościoła katolickiego odegrali w historii Polski, jej wybiciu się na niepodległość. Jako duchowny dawał przykład niezłomnej postawy wobec planowanej ateizacji życia w Polsce po 1945 roku. W ówczesnych czasach Kościół był jedyną niezależną od partii komunistycznej strukturą społeczną i religijną, czego system komunistyczny nie mógł zaakceptować. Zniewolenie narodu wymagało zniewolenia Kościoła. Ksiądz Józef Kurzeja nie tylko nie godził się na zniewolenie Kościoła, ale uczynił go żywym. Wszyscy znamy księdza Kurzeję jako twórcę tej parafii. Budowniczy kościoła w Mistrzejowicach rozpoczął ją w 1970 roku od postawienia w sierpniową noc drewnianego baraku pomalowanego na zielono, nazwanego Zieloną Budką.
Za patrona przyszłej parafii wybrał świętego Maksymiliana Marię Kolbę, wówczas jeszcze sługę Bożego. Obaj byli niezłomni i twórczy oraz łączyli siłę ducha ze zmysłem organizacyjnym. Ksiądz Józef Kurzeja całe swoje życie dawał przykład niezłomnej postawy wobec przeciwności. I tak w liście z 25 kwietnia 1976 roku ksiądz Kurzeja napisał: od 6 lat pracuję w warunkach, których nie sposób opisać. Zaczynałem duszpasterstwo w Nowej Hucie Mistrzejowicach od zera. Przeżyłem 10 przesłuchań na milicji, 10 rozpraw sądowych, 26 kolegiów. Kosztowało mnie to wiele, utrata zdrowia, serce wysiadło kompletnie, ale owoce są trwałe. Adresatem listu był lekarz z Sierszy, gdzie ksiądz Kurzeja przebywał jako wikary w latach 67-68. W tym czasie doprowadził do budowy sali katechetycznej mimo donosów i inwigilacji SB oraz rozpoczął odprawianie mszy świętej w znacznie oddalonej od kościoła kaplicy. Przedtem ksiądz Kurzeja był wikarym w Grójcu w latach 64-67. W tym czasie między innymi zorganizował stałą katechizację dzieci, odnowił plebanię, założył kółko ministranckie i chór, doprowadził do odnowienia ołtarza i stacji drogi krzyżowej. Popularność wśród katechizowanych dzieci i młodzieży spowodowała, że młodym księdzem zaczęła się interesować milicja obywatelska. Ksiądz Kurzeja rozpoczął swą pracę duszpasterską w Mucharzu w 1962 roku. Już tam był postacią charyzmatyczną, mamy tego wiele świadectw, i doprowadził do licznych nawróceń, również osób z rodzin komunistycznych. Przed przybyciem do Mistrzejowic ksiądz Kurzeja był wikarym w Raciborowicach od 1968 roku. Tam także dbał szczególnie o dzieci i młodzież, modernizował kościół. Jak wspomina Tadeusz Rumian, był człowiekiem czynu. Na ambonie i w rozmowach z ludźmi zapalał wszystkich do działania, starszych, młodzież, a nawet dzieci. Podczas posługi duszpasterskiej w Raciborowicach rozpoczęła się systematyczna inwigilacja księdza Kurzei i zaczęto go pomawiać, co w konsekwencji zapoczątkowało chorobę serca. W tym czasie możemy również mówić o początkach jego wielkiej przyjaźni z kanclerzem kurii, księdzem Mikołajem Kuczkowskim, dziś również odznaczonym, który obok arcybiskupa Krakowa kardynała Karola Wojtyły był jego najwierniejszym i najskuteczniejszym obrońcą. Ksiądz Józef Kurzeja był prekursorem duszpasterstwa ludzi pracy. To dla zwykłych ludzi, dla ludzi pracy w Nowej Hucie budował ten kościół i za ich wolność do wyznawania wiary oddał swoje życie. Miał wielki dar jednoczenia ludzi i przychodziły do niego tysiące wiernych, więc możemy też powiedzieć, że pokazał, jak być solidarnym z drugim człowiekiem i że solidarność, wspólnota oparta na Jezusie Chrystusie może bardzo wiele. Może skutecznie przeciwstawić się komunizmowi. Przypomnijmy na zakończenie słowa świętego Jana Pawła II, ówcześnie arcybiskupa Krakowa, kardynała Karola Wojtyły, o księdze Józefie Kurzei. Prosimy Chrystusa, ażebyśmy budowali się świadectwem życia i śmierci Józefa, kapłana. Żebyśmy budowali się jego świadectwem, żebyśmy go naśladowali. Żebyśmy byli tacy jak On, zdecydowani na wszystko, gdy chodzi o Królestwo Boże, gdy chodzi o Kościół Jezusa Chrystusa, gdy chodzi o sprawę naszych przekonań, naszej wiary, naszej postawy. Żebyśmy byli tacy jak On. A od nas chcemy dodać: cześć i chwała bohaterom. Solidarni.